Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Braczek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to trzeci odcinek z gry GTA San Andreas. Także co bez zbędnego pitolenia, zabieramy się za kolejne misje. I dzisiaj zaczniemy sobie od misji u Rydera. Ze względu na to, że u Rydera robiliśmy tylko bodajże jedną misję na samym początku, jeszcze nie była to jakaś zbyt trudna misja, więc stwierdziłem, że dzisiaj zaczniemy właśnie sobie od misji u Rydera. Także wróć między 12 a 20. Jest 11. No dobra. W takim razie, żeby sobie troszeczkę przewinąć czasu, zapiszemy sobie grę. Cyk, cyk, cyk. I mamy godzinę 17, także teraz to pasi. Rydera po prostu w innych godzinach nie ma. O, i przynajmniej deszcz nam przestał padać, także zajebiście. Także dobra. Domowa inwazja. Zastanawialiście się pewnie kiedykolwiek, jaka jest najlepsza przeglądarka internetowa? Ja już znam odpowiedź. Opera GX, pierwsza na świecie przeglądarka gamingowa dostosowana do potrzeb graczy. Dzięki Operze GX będziesz na bieżąco z najnowszymi aktualnościami ze świata gamingu. Możesz łatwo przełączać się między platformami, a także zobaczyć nadchodzące premiery gier. Możesz bezpośrednio z paska bocznego zalogować się na swoje konto Twitch, a gdy twój obserwowany streamer rozpocznie transmisję, otrzymasz powiadomienie. Ponadto przeglądarka jest zintegrowana z komunikatorami takimi jak WhatsApp, Messenger czy Telegram. A jeśli bardzo chcesz oglądać moje odcinki, ale jednocześnie korzystać z przeglądarki, nie ma w tym najmniejszego problemu. Wystarczy odłączyć okno i bez problemu możecie oglądać mnie i korzystać z przeglądarki. Nudzicie zwykły wygląd swojej przeglądarki internetowej? Z Operą GX nigdy nie jest nudno. Dostosuj swoją przeglądarkę za pomocą tapet i kolorów podświetlania. Opera GX posiada funkcję GX Control, dzięki czemu możesz kontrolować zużycie RAMu przez swoją przeglądarkę. Limit może być twardy lub miękki. Kontroluj swoją prywatność i bezpieczeństwo korzystając z wbudowanej blokady reklam i bezpłatnego zintegrowanego VPN-a. Mordy, link do pobrania tej przeglądarki na dole w opisie. Bardzo was serdecznie zapraszam i zachęcam do pobierania tej przeglądarki. Ja już korzystam od dawna, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli już pobierzecie, przetestujecie, będziecie mieli jakieś uwagi do twórców, istnieje opcja uwagi, gdzie możecie wysyłać do twórców tej przeglądarki swoje jakieś tam różne spostrzeżenia. Jeśli oglądasz ten film na swoim smartfonie, nie bój się, nie ma problemu. Wystarczy, że wejdziesz w link podany na dole w opisie, zostawisz swój mail, a na maila otrzymasz link, dzięki któremu będziesz mógł pobrać Operę GX na swoim komputerze. Coś mi to mówi, ale nie jestem pewien, czy to będzie na pewno to. Zaraz się przekonamy. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Będziemy jechać wykradać broń do jednego gościa. I wydaje mi się, że jest to miejsce, gdzie będzie trzeba się skradać, jak będziemy chodzić po prostu po chacie tego gościa, żeby go nie obudzić. Tak mi się wydaje, że to jest chyba to. Jo, to jest to na 100%. Czyli teraz będziemy musieli właśnie czekać, aż będzie ciemno. A nie, już się ściemniło, dobra, czyli jedziemy. Nasza zajebista furgonetka. Tak, to jest to, co będziemy musieli wynosić od gościa z domu paczki. Nie jest to jakoś super trudna misja, natomiast będzie trzeba po prostu uważać, żeby go nie obudzić, nie? Wtedy misja nam się uda. Mamy 8 minut, niecałe już teraz 8 minut na to, żeby wynieść te paczki. Z tego co pamiętam, chyba nie musimy wynosić wszystkich paczek. Jak będziemy tam już przy którejś, to po prostu nam napisze, że już wystarczy. Ale jeżeli oczywiście będziemy mieli jeszcze czasu, no to wtedy możemy wynosić więcej. Tak coś mi się wydaje, że to tak będzie. Nie jedziemy nigdzie daleko, bo zaraz tutaj po lewej stronie bodajże będzie ten dom. Dziadek sobie będzie w nim smacznie spał, także wydaje mi się, że powinna nam dosyć sprawnie ta misja pójść. A nie, to bo jednak po prawej, tylko będziemy musieli sobie raczej objechać, bo tutaj jest taka skarpa. No i jeszcze coś z tej gry pamiętam mniej więcej. Mapę można powiedzieć, że pamiętam na pamięć te wszystkie miejscówki tutaj. W komentarzach się dowiedziałem, że następna misja u Sweeta, w komentarzach w poprzednim odcinku się dowiedziałem, że następna misja u Sweeta
to będzie właśnie miejsce z tym samochodem, gdzie się skacze także grubo. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić za pierwszym razem. No ale zobaczymy. Grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me. You buster car. Okay, fool. In you go. I'll keep watch. Okay, tylko teraz ja bym chciał wiedzieć, jak się skradało. Aha. Lewy alt trzeba trzymać, żeby się skradać. Musi zachowywać się cicho. I napisze mi, jak się skradać, czy nie, ale wydaje mi się, że na lewym alcie. Przytrzymaj klawisz lewy alt, aby się skradać. Jeżeli będziesz robił zbyt dużo hałasu, oburzisz mieszkańców domu. Okej. Okay. A ten dziadek ma otwarte oczy. Aby pasek hałasu się nie... Okej. Okay. No dobra, nie ma problemu. Pierwsza skrzynka jest tu. Enter, aby ją podnieść. Zabierz broń do ciężarówki. Okej. Okay. Nie wiem dokładnie, ile tych skrzynek musimy wynieść. Natomiast one są rozmieszczone po całej chałupie, także... Okej, okay, enter. Pierwsze mamy. Idź po kolejną skrzynię. Teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie te wszystkie skrzynki były. Na pewno u góry w korytarzu są jakieś, natomiast nie wiem, czy czasem nie było tutaj jakieś. Jo, tutaj też jest. Okej, okay, weźmiemy sobie najpierw wszystkie z dołu. A potem pójdziemy do dziadka do góry. Na pewno jest u... Robi zbyt dużo hałasu. No sorry, ale przecież nic nie kliknąłem. Pójdziemy sobie do dziadka. Na pewno u dziadka na pokoju będzie jedna skrzynka. A wolałbym go nie obudzić. Bo nie chce mi się po prostu tej misji powtarzać. Dlatego zrobimy wszystko, żeby ona się udała za pierwszym razem. Okej, okay, druga skrzyneczka już na pace. Około chyba pięciu. Wydaje mi się, że około pięciu musimy ich wynieść. Z tego co pamiętam, tam prosto chyba się nie da iść, także na razie nawet nie idę. Następna skrzynka jest tutaj, tą sobie weźmiemy oczywiście. Aha, czyli jak podnoszę skrzynkę, to lepiej, żebym też alt przytrzymywał. A muszę... Aha, dobra, muszę iść na alcie, bo jak nie pójdę na alcie, no to wtedy on momentalnie się obudzi. Ale spokojnie, mam jeszcze 5 minut, więc na luzie. Tutaj czas się liczy tylko i wyłącznie do momentu, kiedy skończę wynosić skrzynki. Już droga powrotna wydaje mi się, że nie będzie nam się chyba liczyła, tak przynajmniej mi się wydaje. Znajdź kolejną skrzynię, aby wejść do ciężarówki i rozładować to, co już zebrałeś. Aha. Czyli wystarczyły nam 3 skrzynki, ale nie, ja tu mam jeszcze 4,5 minuty, także zaszalejemy i pójdziemy po więcej. Czy tutaj mogę wejść? Nie, tutaj nie mogę. Tutaj chyba ten dziadek śpi. Nie, tu jeszcze nie. Kolejna skrzynka jest tutaj i kolejna skrzynka jest u dziadka w pokoju chyba. O! U dziadka w pokoju są aż dwie. Także od dziadka z pokoju też sobie weźmiemy. Kurde, jakby udało mi się może wszystkie wziąć, to było zajebiście. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Postaramy się, żeby wziąć wszystkie. Mamy jeszcze 4 minuty. Jestem ciekawy, ile mi zajmuje czasu wzięcie jednej skrzynki, czyli dojście właśnie tutaj i wrócenie. Ale będzie około 3 minut, będziemy już szli po następną. Najwyżej po prostu jedną zostawimy. Ale po jeszcze jedną na pewno się cofnę. 3 minuty. Mieliśmy 4,5 jak wchodziliśmy, czyli minutę, tak, około minuty. Około minuty mi zajmuje wejście, wzięcie skrzynki i wrócenie do ciężarówki, także tutaj 3,5 minuty na spokojnie powinno mi wystarczyć, więc weźmiemy sobie wszystkie. Nie wiem, czy za to dostaniemy więcej pieniędzy, jak weźmiemy wszystkie skrzynki. No jednak chyba powinno tak być, że jeżeli pokazało nam, że po 3 skrzynkach możemy już jechać, to wydaje mi się, że jak weźmiemy więcej tych skrzynek, to po prostu za misję powinniśmy dostać więcej kasy. Ale no nie wiem, zobaczymy. Dobra, przedostatnia skrzynka. Mam nadzieję, że przedostatnia. Nie wiem, czy tam jeszcze czasem na dole w tym jednym pomieszczeniu nie są jakieś skrzynki. Kurwa, ja bym spokojnie wziął 2 skrzynki naraz. A to mi każe tutaj nosić po jednej. Wleję sobie picia, kurde, bo mi zaschło w gardle. I kolejną misję, jeżeli będzie u Rydera, to zrobimy sobie u Rydera, a pojedziemy też do Grubego zrobić jakąś misję. Bo tą misję u Sweeta, wolałbym sobie zostawić na koniec, bo szczerze powiedziawszy, jakoś się dziwnie obawiam, że
że nie uda mi się jej zrobić za pierwszym razem z tym skakaniem samochodem. No ale zobaczymy. Dobra, idziemy po ostatnią skrzynkę. Weźmiemy sobie ją i wtedy jeszcze jak będziemy wracać, to zobaczę tutaj w tych drzwiach, czy nie da się. Ale ona. Nie, ich się nie da otworzyć. Okej, okay, czyli to będzie na pewno ostatnia skrzyneczka. Chyba, że tutaj gdzieś jakieś jeszcze pomieszczenie jest, ale nie widziałem żadnych drzwi. Pamiętam, że jak zawsze tą misję robiłem, to wziąłem te trzy skrzynki i wtedy stąd jechałem. Nie zastanawiałem się, czy można wziąć więcej, czy nie, po prostu chodziło mi o to, żeby tą misję zaliczyć. Ale mówię, jak już teraz gramy tutaj, to zrobimy sobie tak, żeby było dobrze zrobione. Ogólnie ile tych skrzynek było? 6 chyba bodajże, tak? 3 u góry, 4 u góry, bo 2 u niego, 4 u góry, raz, 2, 2 na dole. Tak, czyli łącznie było 6. Wiecie co, mamy minutę 50, więc jeszcze z ciekawości zobaczę, czy na pewno nie da się tutaj wejść. Nie, tu jest zatkłe. Więc więcej skrzynek tutaj w domu nie mam. W ogóle kto normalny rozstawia skrzynki z bronią? Kto w ogóle normalny ma armatę przy oknie? To mnie zastanawia. Pojebany gościu jakiś. Dobra. Wszystkie skrzyneczki zabrane. I jedziemy. Wróć bezpiecznie do dziupli. A dziupla bodajże jest chyba, z tego co pamiętam, w tym miejscu, gdzie ostatnio byliśmy ratować dziewczynę Sweeta. Tam wydaje mi się, że tam jest garaż. O, tak, właśnie on o tym garażu właśnie gada. Że tam ten garaż jest. Oj, sorry. To nie było specjalnie. Poszło w miarę sprawnie, 10 minut odcinka. Także 10 minut zrobiliśmy w sumie. No ja tam z dłuższych misji ostatnio, bo przeważnie misje 6-7 minut robię. Przynajmniej to co mamy na razie, a ta mi zajęła troszeczkę dłużej. Dobra, cofniemy ją ładnie tutaj do garażu. No i gra gitara. Ile za misję dostaliśmy? Mam nadzieję, że nie tylko respekt. Say CJ. You gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Włamań możesz dokonywać w nocy, kiedy nie wykonujesz żadnych misji. Do wielu domów można się włamać i ukraść z nich różne dobra. Patrzcie, kurwa, nigdy nie robiłem tych włamań. Aby rozpocząć włamanie, musisz wsiąść do takiej furgonetki. Załaduj ciężarówkę i jeźdź do dziupli. A wiecie co, normalnie jak będę miał jakiś luźniejszy odcinek, to sobie to przetestujemy, bo nigdy tego nie robiłem. Naprawdę tego nigdy nie robiłem, aha. Za to dostaliśmy tylko szacunek, więc zajebiście. Jakiś fajniejszy samochodzik tu dostanę. Kibel. Dobra, dawaj mi to. Wiecie co, pojedziemy sobie teraz do naszego szanowanego kolegi Big Smoke'a. Zrobimy sobie u niego misję. Boże, jakie to auto wolne. A wtedy zobaczymy co dalej. Mamy już następną misję też u Rydera. Także no mam dużo do wyboru, bo i możemy u Rydera robić i u Sweeta. Więc całkiem spoczko. No u Sweeta na razie na pewno nie będę robił, bo nie chce mi się męczyć z tym skakaniem samochodem, a jestem wręcz przekonany, że nie uda mi się tego zrobić za pierwszym razem. Więc zrobimy sobie najpierw u Big Smoke'a misję. Pamiętam, że Big Smoke właśnie miał tutaj misję z tym crossem, że będzie trzeba gonić pociąg na crossie. Ale nie wiem, czy to będzie teraz ta misja tutaj, czy następna. Łap zająca. No nie jestem do końca pewien, jaka to będzie misja. Aha, policjanci. Asshole. Yo Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Okej, czyli jedziemy po jakąś kuzynkę. Wsiądź do samochodu Big Smoke'a, okej. Okay. I lecimy z tematem, dokąd? Zawieź Big Smoke'a na spotkanie, jeśli potrzebujesz broni, wpadnij do Emeta. Mhm, czyli mówią mi tutaj, że będę potrzebował broni. Ale mam broń, więc spoko. Nie powinno być problemu, jakąś tu ja amunicję mam, więc na luziku. Pistolet też mam, więc powinienem ogarnąć to, życie mam pełne.
Nie brakuje mi tego sklepu tutaj z broniami, bo chciałbym sobie chociaż uzupełnić kamizelkę. No ale trudno. Na razie tutaj nic nie zdziałamy z tym. Okej, co tu się będzie działo? Tej misji akurat nie pamiętam za cholerę. Okej. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talking. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grande smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee-o up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah, yeah, go get that shit now. Get him. What you talk about? Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. No grubo. We gotta stick with him. Serio, będziemy go gonić, kurwa, z piechty? Ten już, kurwa, nie może. Jasny chuj. Gdzie on tu jest, na dachu? Nie. Tu biegnie. Boże, jeszcze ci się... Ci się zaraz do mnie przypierdolą jeszcze, no nie wierzę. Dobra, wypadł, kurwa, chłopaki. Boże, jak on wie, wolno biegnie, nie? Nie mogę ubiec. Czekajcie, wiecie co? Kurwa, jeszcze mi zaraz ucieknie, nie? Mówię, wezmę samochód, będzie szybciej jak go rozjadę, ale... Tak mi wbiegł w taką uliczkę, że... Że może być kiepsko. Okej, tu on jest. Tych muszę rozjechać, bo oni będą do mnie strzelali zaraz. Muszę na tych balasów uważać, kurde, bo... Oni mnie rozpieprzą, nie? Jasny gwint! Uciekać! Uciekać! Bo gdzie by tu się schować? Dwie gwiazdki, kurde, będzie ciężko uciec. Ale mógłbym w sumie raz, dwa jechać, zapisać grę. Dobra, tak zrobimy. Polecimy raz, dwa zapisać grę. Już myślałem, że będzie tam ciężko. Do tych balasów, kurde, trzeba uważać, bo oni, widzicie, nawet potrafią w głupiej misji przeszkodzić i zacząć do ciebie strzelać. Także zawijamy dupę i lecimy szybko. Kurwa, skąd oni wyjechali? Stąd? I raz, dwa zapiszemy grę. Dobra, motor do garażu. Policyjny, bo policyjny, ale... Może się kiedyś przydać. Skorzystamy z tego, że jak się zapisuje grę, no to gwiazdki nam oczywiście... znikają, więc spoko. Dobra. Skoro już tutaj jesteśmy wtedy, wejdę sobie po moją broń oczywiście, standardowo na daszek. Bo... Gdzie ja tu zawsze skakiwałem? Tędy nie. Stop, 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 stop. Którędy ja skakiwałem na ten dach? Tu. Aha, trochę za blisko. Wezmę sobie dodatkowo, bo ten pistolet to jest jednak troszeczkę mało. Nie kumam. Nie wiem zbytnio co się w tym momencie stało, bo ja przeskoczyłem na ten drugi dach, więc teoretycznie wszystko powinno być dobrze. Powinienem teraz wziąć broń i jechać robić misję, natomiast wylądowałem w szpitalu, bo umarłem od przeskoczenia z dachu na dach. I w tym momencie właśnie zabrało mi jedną i drugą broń, więc kurwa, muszę sobie znowu zdobyć broń. A miałem dosyć sporo amunicji, kurde, do mojego pistoletu, więc
No troszeczkę mi kurwa, helikopter leciał czy co? Więc troszeczkę mi szkoda jest tej amunicji, ale... Zaraz sobie załatwimy troszeczkę... Dobra, gościu, będziesz do mnie strzelał. Okej, trochę pistoletu. Nie no, muszę tutaj skombinować. Kurwa, jeszcze oponę mi przebił, debil. Muszę skombinować trochę broni, bo... No bez broni tutaj za dużo nie zdziałamy. Kurwa, policja jedzie przed prosto? Nie, dobra, rozjadaj. Kurwa, policja tu jedzie. Masakra! Dobra, rozjadaj. Nie naśladujcie tego w domu, nie? Naprawdę, nie? Kurwa, jeszcze mnie potrącił, no. Dobra, już trochę amunicji do pistoletu mamy. Kurde, szkoda mi tej amunicji, bo mieliśmy bodajże prawie 200 naboi do naszego pistoletu. Ale dobra, tutaj gdzieś powinny być jeszcze jakieś gangi. Dobra, czekajcie, zobaczę ile mam. Mam 14, no tyle naboi, masakra. Malutko, ale dobra, trzeba liczyć na to, że nie będzie nam potrzebne jeszcze tyle amunicji. Więc dobra, w razie czego jeszcze zapiszemy sobie grę, żeby nam się uzupełniło życie. Nawet nie będę skakiwał już na ten dach, bo znowu się zabiję. Weźmiemy sobie misję Urydera, bo Urydera bodajże są misje, gdzie nie potrzeba nam broni. Katalizator, dobra, zobaczymy co to jest. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Smells good. What's cooking? A ci tu czego? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah. Sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. O Jezus, Maria, z tym pociągiem, czyli będzie strzelanina. A dobra, mamy trochę amunicji do pistoletu. Módlmy się, żeby nam się udało to zrobić, nie? Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Okej, czyli mamy 5 minut na dojazd do torów. Jedź pick-upem Rydera do pociągu z amunicją. Okej. Okay. Czyli to będzie polegało na tym, że najpierw będzie rozpierducha. Najpierw będzie rozpierducha, a potem będziemy te paczki chyba przerzucać na pick-upa, tak mi się wydaje. Tak daleko nie musimy też jechać, bo bodajże to jest te przywieździe do tunelu. 23 amunicji do Uzi, no kurwa, no to jest normalnie szaleństwo. Szaleństwo, nie? Dobra, spróbujemy to zrobić, kurwa, tak. Tak. Jakimś cudem mi się to udało zrobić, ale jadą kurwa następni, a ja mam bardzo mało życia. Okej, szybko, tak to zrobimy. Dobra, szybko amunicja, bo to się przyda. Mało życia, ale trochę amunicji nam się udało uzbierać. Zaraz będziemy musieli tymi paczkami kurwa rzucać. Show me some boxes, CJ. Jak nie mi się rzucało, tak. Aha, okej. Okej, jedno ma. 9 musi być. 8. 7.
6, 5, o kurwa, sorry, 4, 3, 2, kurwa jasna. Nie mogę trafić. Jedna. Dobra, zero. Okej, udało się. Wsiadamy do samochodu i lecimy. Kogo tam policja, kurwa, goni nas? Aha. No i mieliście, 3 gwiazdki. Lepiej być nie mogło. Musimy szybko przemalować samochód. I wtedy nas już nie będą gonić. Szybko, 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 szybko. Tutaj mamy lakiernię. W ogóle nie będzie widać, kurwa, że na pace mamy jakieś skrzynki i siedzi na nim gościu, no w ogóle. Okej, nowy silnik i lakier. Brzydki trochę kolor, ale grunt, że nas policja już nie goni. No i dobra, lecimy raz, dwa na Grove Street. Żebyśmy tylko w powietrze nie wylecieli, bo to są jakieś materiały wybuchowe. Ale udało się bez większych problemów. Trochę nam życie zabrali, ale tak czy siak tragedii nie ma. Czemu akurat tu? Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. No, jak grunt, że się udało, nie? O, okay, zajebiście zaparkowane w krzakach, kurwa. For life, CJ. For life, you heard? Może jakaś kaska czy coś padnie za to? No niestety nie, tylko szacuneczek. Okej, mamy następną misję u Riddera. Ale wiecie co, ja sobie najpierw uzupełnię HP oczywiście standardowo. Tyk. Dobra, gra gitara. No i nie wiem, wiecie co, chyba w tym momencie spróbujemy sobie tą misję u Sweeta zrobić z tym samochodem skakającym. Let me guess, sweet. Senseless killing, right? But a boyfriend from the south side, wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. No, także grubo, 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 grubo. Jeźdź do warsztatu Willowfield. Tak, czyli to jest ta misja. Tak jak ludzie mi tutaj w komentarzach pisali. Także no nic, jedziemy spróbować. Mam nadzieję, że nam się uda. Auto nie będziemy tuningować, bo szkoda mi haju. Wolę tą kasę sobie zostawić na amunicję. Jak już będę mógł sobie kupować broń. Coś mi się, kurde, wydaje, że nie uda mi się tego zrobić za pierwszym razem. No ale nic, zobaczymy. Dobra, to jest tu. Okej, przewijamy, bo nie chcemy auta ulepszać. Tak byśmy musieli jechać do garażu. A nie, nie możemy. A, możemy przewinąć. Dobra, okej. Aha, cofnij lowriderem do warsztatu. Czyli tak czy siak musimy cofnąć tutaj. No ale dobra, ja tutaj akurat nic nie będę robił, bo to i tak nie jest potrzebne, nie? Do zrobienia tej misji. Nawet możemy pojechać podstawowym z tym samochodem bez żadnych dodatków, bez żadnych lakierów czy innych dupereli. I tak czy siak, albo może nam się udać, albo może nam się nie udać. Miejmy nadzieję, że nam się... To było wymuszenie, to było kurwa typowe wymuszenie. Tędy, tędy... Tędy... A czy my tu prosto przejedziemy przez to wysypisko? Chyba tak. Jo, udało się, okej. Dobrze, to przynajmniej daleko nigdzie nie trzeba jechać, tylko to jest w miarę tu blisko, bo gdzieś tutaj na stacji to... Jo, na stacji. Na stacji jest ta cała impreza, więc spoko. O 4:40 w nocy, zajebiście.
You up for a bounce, homie? Weźmiemy sobie o 50, bo szkoda mi jednak kasy. Jakbym miał przegrać, a obstawiam, że przegram, że nie uda mi się to zrobić za pierwszym razem. I zastanawiamy, dlaczego nie mogę tego robić na strzałkach, tylko muszę na numlokach. Okej, okay, lecimy. Może się uda. No już idzie kiepsko. Rozpierdalamy to, że jak są strzałki do góry. Masakra. No już ma więcej ode mnie. Myślałem. Nie wiem dlaczego, a klikam dobrze, a sami widzicie, że mi się to nie udało. No niestety, także będziemy musieli powtórzyć tą misję. No i dobra, lecimy z próbą drugą. Zobaczymy, czy tym razem nam się uda. Zobaczymy. Dobra, dawaj, o 50. Więcej kasy nie mam. Znaczy mam, ale nie dam. Okej, okay, lecimy z tematem. Wiedziałem, że to będzie przez to, nie? Bo nie chciałem na razie wam nic mówić, ale zaraz wam pokażę, dlaczego teraz mam tyle punktów, a wtedy nie mogłem wbić, nie? Dziwna, że nigdy tego w sumie nie zauważyłem, że to jest błąd gry. Zobaczcie, 2500, 2600. Ja bym się kurwa z tym męczył i nigdy w życiu bym nic nie zrobił. Będą 3000? Trzy tysiące punktów do 1100. No i właśnie o to chodziło, już wam mordeczki pokazuję zaraz w opcjach o co chodziło. Since Sweet told me to keep an eye on you, make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What?
dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? Był grubo. Thirsty. Zabić mnie chcieli. Carl, what the hell were you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Ja wyglądam, kurwa, z tymi chustkami jak jakiś debil. I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. W ogóle niepomalowany samochód, a może nie zabryka, no. Maybe. Dobra, misja się udała, 100 dolców i już wam pokazuję. Wchodzimy w sterowanie, ustaw sterowanie, sterowanie pojazdem. I tutaj jest teraz tak, specjalny kontrol w górę, ustawiamy w dół strzałkę, specjalny kontrol w dół, ustawiamy w górę. A to było na odwrót i po prostu jak klikałem strzałkę w górę, to mi nie zaliczało, bo to była strzałka w dół, także tyle wystarczy zrobić. I misja idzie bez problemu, także... Oj, kurwa, przepraszam, przypadkowo strzeliłem. Także tyle właśnie wystarczy zrobić, żeby udała się ta misja, nie? Także jestem teraz w szoku, że... A ten co? Żebrak jakiś czy co? Także właśnie tak trzeba pozmieniać tam w ustawieniach, żeby naprawić tą misję, bo inaczej ciężko jest ją przejść, nie? Samymi strzałkami w bok, no nie da rady niestety tej misji przejść. No dobra. Tam to zrobione. Mamy jakąś tę amunicję, także lecimy sobie jeszcze do Big Smoke'a zrobić misję. Raz, dwa, jakąś fajną. Aha, najpierw telefon. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoofies, Holmes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice if you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Dobra, czyli będziemy mieli jeszcze wyścig, ale to nie w tym odcinku, w następnym. O, proszę bardzo, policjanci znowu, hey, grubego. Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, your pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. Three Deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to, Smoke? Unity Station. Jedziemy do... O, jedziemy w miejsce, w którym w sumie przed chwilą byliśmy, także... Także spoko. I to będzie właśnie chyba ta misja z tymi crossami, co będziemy gonić pociąg. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie to. Na pewno, to będzie na pewno to, bo tutaj raczej więcej misji u grubego nie będzie. Oj, przepraszam, najmocniej nie chciałem. What we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reaper cutting some kind of deal. Yo. San Fierro? I thought you were the Mexicans don't mix with Los Santos S.A.s. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. We gotta get those fools. Wsiadamy na crossa i będziemy... Znaczy w sumie ja nie będę strzelał, tylko... Ja będę jechał crossem, a Smoke będzie strzelał.
Tutaj wystarczy tylko właśnie to, że żebym jechał mu w sumie tak, żeby mógł ich ładnie zestrzelić. Dawaj. Nie mogę po prostu za blisko pociągu jechać, bo jak jadę za blisko pociągu, to on wtedy nie trafia. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, dwóch postrzelonych, teraz uwaga, samochód. Proszę, byśmy się wypierdolili. Ogólnie mamy czas, aż wyjedziemy chyba za tunel. Tak mi się bodajże wydaje, że to tak było jakoś. Ale też nie jestem do końca pewny. Okej, tu będzie drugi pociąg. Musimy zjechać. Dobra, jeden ten postrzelony. Czy on spadnie? No dawaj, 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 dawaj go, dawaj, dawaj. No kurwa. Okej, na drogę. No, chyba coś mi się wydaje, że nam się to nie uda teraz. Bo już daleko jesteśmy. No cross coś nie daje rady. Jeszcze tamten, kurde, żeśmy go pod... Tu będzie drugi pociąg. Aha, tu są tory, okej. No, dawaj, 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 jeszcze jeden, dawaj, 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 bo zaraz... Dawaj, 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 dawaj. No kurwa. Dobra, udało się, uff. Tutaj za tym tunelem już, kurde, był... most do Las Venturas. I by była dupa zimna, by nam się to nie udało, gdyby tutaj wyjechał już na ten most. Dobra, i teraz musimy tym badziewnym crossem, kurwa, wracać. Ten jest jeszcze taki gruby, że ten cross ledwo jedzie, nie? Masakra! Redukcja pod górę. Masakra, słyszycie to? Nie wiem, czy my dojedziemy. A może na koło jeszcze? Z grubym na koło. Dobra, może lepiej nie popisujmy się, bo zaraz jeszcze się przewrócimy. Kurwa, misji nam nie zaliczy, zabijemy się albo cokolwiek innego. Dobra, musimy teraz Smoke'a odwieźć do domu i wtedy polecimy sobie zapisać grę i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Bo mamy już ponad 40 minut. Także i tak dłużej niż zawsze, ale powiem wam, że fajnie mi się gra w to GTA. Dlatego też te odcinki po prostu robię troszeczkę dłuższe. Jak dobrze mi się gra, to czemu mam wychodzić, nie? Dobra, cyk. Tutaj. Ładnie Smoke'a na chatę. Umiejętność jazdy na motorze zwiększona. Masz mniejsze szanse, że spadnie z motocykla. O, proszę. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. Okej, czyli nam się udało. Zostaliśmy jakąś kasę? Nie, niestety nie. Niestety tylko szacuneczek. No i dobra, i znowu nam się zrobiły 4 miejsca, gdzie możemy robić miejsca. Także w kolejnym odcinku będziemy mieli do wyboru aż 4 miejsca, bo będzie Big Smoke, Rider, Odzilok i ten... Jak on miał ten ostatni? Cezar chyba, tak? Cezar Valpian, no coś takiego, jakoś taką się nazywa, ten co był przy tych lowriderach. Ale dobra, mordeczki, na tym skończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawicie łapeczkę w górę oczywiście. Zapraszam na poprzedni, znaczy nie na poprzedni, na następny odcinek, który będzie już, myślę, że niedługo, jutro, pojutrze. Także co, trzymajcie się, na razie, cześć!